Wyobraźmy sobie, że przeglądamy jakieś hiszpańskie wiadomości i widzimy zdjęcie hiszpańskiej królowej, jest Reina Letizia i widzimy, że tytuł artykułu brzmi Letizia gusta en Europa. Letizia gusta en Europa. I czy taki tytuł jest poprawny? Czy brzmi on dobrze? No, możecie sobie pomyśleć od razu, Oskar. Oczywiście, że nie jest poprawny, no bo mamy tutaj czasownik gustar. Czasownik gustar musi być zawsze użyty przecież w towarzystwie jakichś zaimków. Zawsze mamy me gusta, te gusta, le gusta, a tutaj mamy samo gusta, no to tak nie może być. Jeśli jest Letizia, to jest trzecia osoba, no to musi być le gusta, prawda? W dodatku, jeśli ta Letizia jest, to nie może być tutaj sama Letizia, dlatego że w takim układzie musi być a Letizia, le gusta, prawda? No i to zdanie w ogóle jest jakieś dziwne, ten tytuł jest jakoś dziwnie brzmiący, no bo nie ma tej rzeczy, którą ona lubi. Przecież gusta co? Gusta en Europa, ale co jej się podoba robić w tej Europie? Więc ten tytuł na pewno jest niepoprawny i jest to dziennikarski błąd, prawda? No, nieprawda. Hola, como estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o czasowniku gustar w nietypowych sytuacjach, w sytuacjach, w których występuje on bez żadnych zaimków, ale mimo wszystko w sytuacjach poprawnych. Przeanalizujemy sobie dokładnie to, jak to powinno wyglądać, jeśli czasownik gustar nic tam przy sobie nie ma, żadnego krótkiego słówka, żadnego metele, ani nic takiego. I oczywiście subskrybujcie kanał i odwiedzajcie Instagramy, Facebooki. Wiecie, co macie robić. No a my już teraz zaczynamy z czasownikiem gustar. Zapraszam. No to jak to w końcu jest z tym czasownikiem gustar? Czy nasze problemy z nim nigdy się nie skończą? Na samym początku musimy się przecież przestawić na to, że on działa inaczej niż by nam się podobało. Musimy się przestawić na to, że przecież nie jest tak, że dzio i dalej gusto, ani nic takiego, tylko że to mnie się coś podoba, to znaczy, że a mi me gusta i wszyscy nauczyciele tłuką nam do głowy to, że zawsze tam te zaimki muszą być, musi być a mi me gusta, a Letizia le gusta i tak dalej, i tak dalej. A teraz dowiadujemy się, że nagle może być Letizia gusta? To o co tutaj chodzi? I w jakich sytuacjach tego możemy używać? Jeśli mówisz, Oskar, że to jest poprawne, to dlaczego to jest poprawne? Gdzie nauczyciele zawsze nam tłuką do głowy, że nie? No i musicie nam wybaczyć, bo mówimy wam, że zawsze czasownik gusztar w towarzystwie tych zaimków się pojawia, żeby was przyzwyczaić do tego, że rzeczywiście w większości, zdecydowanej większości sytuacji te zaimki tam muszą być. Zawsze jak nauczyciele językowi wam mówią, że zawsze coś się dzieje, to musicie wiedzieć, że jest tam gwiazdka i jest pod spodem drobnym drukiem napisane, że prawie zawsze, ale zawsze znajdą się jakieś sytuacje, które są wyjątkowe i tak się dzieje też w przypadku czasownika gustar. I jeśli spojrzymy na to zdanie Letizia gusta en Europa, no to może ono nam się wydać dziwne, tylko że tutaj nie chodzi o to, że Letizji się coś podoba. Tutaj chodzi o to, że to ona się podoba, to ona jest lubiana, czy jest podziwiana w Europie. I jak widzicie, możemy tylko i wyłącznie użyć tego czasownika gusztar bez niczego, jeśli mówimy ogólnie. Jeśli tego komplementu, jeśli tego dopełnienia nie ma wcale, to znaczy, że jest ono tylko w domyśle, nie jest ono ważne, nie to chcemy w tym zdaniu podkreślić. To znaczy, że mówimy generalnie, ogólnie, że ona w Europie się podoba. To znaczy, że wszystkim, większości i to, komu ta rzecz się dzieje, komu to się podoba, kto ją lubi, nie jest tutaj podkreślane w tym zdaniu. Tylko mówimy ogólnie, że jest lubiana, że jest podziwiana, że się podoba. Tylko w takich sytuacjach będzie to działało i dlatego właśnie też nie ma le gusta, bo to nic jej się nie podoba, tylko to właśnie ona jest tutaj tym przedmiotem lubienia czy podziwiania jej. Dlatego też na początku nie ma a Letizia, no bo znowu to nie jest komu czemu Letizji, tylko kto co, ona podoba się, a tego komu się podoba już w tym momencie nie możemy wspomnieć.
A zatem zapamiętajmy, że w takich sytuacjach, kiedy używamy czasownika gusztar bez żadnego zaimka, podkreślamy właśnie nie to, komu co się podoba, czy kto co lubi, tylko na przykład, gdzie jest coś lubiane, jest tak bezosobowo to potraktowane. Generalnie właśnie miejsce jest tutaj podkreślone bardziej, albo czas tego, że kiedyś się coś lubiło, a nie to, kto to lubił, bo mówimy tutaj, jest to ukryte, mówimy ogólnie o tym właśnie. Możemy powiedzieć, a propos to właśnie tego, co się dzieje za moimi plecami, że el fútbol gusta en España, el fútbol gusta en España, czyli w Hiszpanii futbol się podoba, jest lubiany w Hiszpanii, tak byśmy mogli to zrozumieć, więc jeśli mówimy po prostu gusta, no to mamy w domyśle to, że wszystkim albo większości, no i jak widzicie, tak jest i jest to dość denerwujące w takich sytuacjach, dlatego że level przyzwolenia takiego społecznego, jak się jest w jakimś miejscu publicznym, jak w parku tutaj, a nie na boisku, żeby ktoś przyszedł i grał w piłkę albo na plaży, mimo że obsypią wam ręcznik piachem jakieś dzieciaki albo i dorośli, bo bardzo często też dorośli sobie pozwalają na tyle, żeby przychodzić na plażę i nawet jeśli jest mnóstwo ludzi, jeśli jest tłum, grać sobie w piłkę i oczywiście co chwilę przepraszać za to, że się piłkę wrzuciło komuś na ręcznik. Także można powiedzieć, i jest to prawda, że el fútbol gusta en España. Tak jak możemy mówić pozytywnie o czymś, że coś jest generalnie lubiane, możemy też powiedzieć negatywnie, że coś jest nielubiane. Możemy powiedzieć na przykład też tak ogólnie, generalnie, su comportamiento no gusta. Su comportamiento no gusta, czyli ich zachowanie się nie podoba. Na przykład, już nieważne komu, tylko ogólnie ich albo jego, albo jej zachowanie, tutaj już obojętnie, zależy od kontekstu, się ogólnie nie podoba, nie jest dobrze przyjmowane. Znowu tutaj bezosobowo, ogólnie, generalnie. Tak to właśnie działa i zapamiętajcie, że może być to też zno na początku, może być to też negatywne. To ogólne mówienie o lubieniu oczywiście najczęściej występuje w czasie teraźniejszym, ale niekoniecznie tak musi być. Możemy mówić też o innych czasach. Możemy powiedzieć na przykład coś takiego, su nuevo programa no ha gustado, su nuevo programa no ha gustado, czyli jego albo jej, albo ich nowy program nie spodobał się. Tutaj mamy punktowo, mamy to w przeszłości bliskiej, być może niedawno, i widzimy teraz rezultaty, że się nie przyjął. Też tak byśmy mogli to przetłumaczyć, że jego nowy program się nie przyjął. I tak to właśnie tutaj wygląda, że w innych czasach też to jak najbardziej działa. Jeśli mówimy o przeszłości, to możemy oczywiście zmienić czas na inny i powiedzieć na przykład antes sus ideas no gustaban. Antes sus ideas no gustaban. Czyli wcześniej, dawniej jego, jej, ich pomysły nie podobały się, nie przyjmowały się. Tutaj jeśli używamy imperfecto, jeśli używamy tego niedokonanego czasu, to podkreślamy, że tak było regularnie, że tak było zawsze, że tak było zwyczajowo i być może teraz się to zmieniło, że teraz jej pomysły już się przyjmują dobrze, ale antes no gustaban. Bardzo ważna rzecz tutaj też się zdarzyła. Mamy pierwszy bodaj przykład w liczbie mnogiej, no i oczywiście tutaj, mimo że mówimy ogólnie, to jednak mówimy o jakichś rzeczach w liczbie mnogiej, więc też musimy dostosować ten czasownik gustar do liczby mnogiej. Mimo że nie ma cały czas powiedziane, komu to się podoba, wśród kogo jest to przyjęte, ale musimy zaznaczyć to, że teraz mamy sus ideas, dlatego właśnie no gustaban. Tak to właśnie powinno wyglądać. Jeśli mówimy w taki sposób za pomocą czasownika gustar, to najczęściej, jak już wspominałem, nie dodajemy tego, komu się coś podoba albo kto to lubi, tylko mówimy o tym ogólnie. I oczywiście, jak to w języku bywa, nie zawsze tak jest. Najczęściej tak jest, ale nie zawsze. Czasami coś tam można dodać i nie brzmi to źle. Można powiedzieć na przykład, że los helados gustan a todo el mundo. Los helados gustan a todo el mundo, czyli lody podobają się, smakują wszystkim. Tutaj todo el mundo mamy w znaczeniu wszyscy. Bardzo często to określenie właśnie pojawia się w języku hiszpańskim. Mam zresztą o nim osobny filmik. I jak widzicie, to todo el mundo jest
też ogólne. Jakby było a todos, też mogłoby być a todos. I w takich tylko sytuacjach możemy powiedzieć, komu coś się podoba. Dlatego, że samo to todo el mundo czy todos jest generalnym, ogólnym określeniem. Możemy też powiedzieć w odwrotną stronę, na przykład, że gritar no gusta a nadie. Gritar no gusta a nadie, czyli krzyczenie nie podoba się nikomu. Nadie też jest dość ogólne, nie jest to nikt konkretny, tylko po prostu nikt. Nikomu się to nie podoba. Nikt tego nie lubi, dlatego właśnie mamy tutaj możliwość zastosowania mimo wszystko tego a i dodania czegoś innego. Ale gdybyśmy mówili o kimś konkretnym, nie mogłoby być gusta albo no gusta a mi, musiałoby być me albo no me gusta a mi, to wtedy tak, już wtedy musimy użyć zaimka albo a Leticia le gusta. Nie mogłoby być na przykład, że a Leticia gusta coś tam, bo mówimy tutaj już o kimś konkretnym, tylko pamiętajcie, że w takich przypadkach, kiedy doprecyzowujemy, ale jest to mimo wszystko ogólne określenie, jak wszystkim albo nikomu, to ewentualnie dobrze brzmi. Przeglądając artykuły w internecie, spotkałem się z takimi określeniami, że mimo wszystko, jeśli to coś nie brzmiało super ogólnie, to mimo wszystko zachowywali taką właśnie sekwencję i znalazłem zdanie podobne do tego, że este tipo de música gusta sobre todo a los jóvenes. Este tipo de música gusta sobre todo a los jóvenes, czyli że ten typ muzyki się podoba, zwłaszcza młodym. Zwłaszcza młodym się podoba, zwłaszcza młodzi lubią ten typ muzyki. I jaki jest tu problem? Problem jest taki, że brzmi to no, być może dobrze, dlatego że tutaj los jóvenes jest ogólnym określeniem, że to dość los jóvenes, że wszystkim młodym jest to dość liczna grupa, ale jak dla mnie już trochę zbyt precyzyjna, żeby tak to ułożyć, zbyt konkretna mimo wszystko i trochę za mało ogólna. Nie wydaje mi się, że jest to jakiś poważny błąd, ale raczej przestrzegałbym was przed takimi użyciami, zwłaszcza na egzaminach, bo ktoś może się przyczepić, że tego les nie ma tutaj i jest samo gusta. Oczywiście wiadomo, że i dziennikarze błędy popełniają czasami, ale no, jak chcemy użyć tego gustar na początku ogólnie, a później nam przyjdzie do głowy, tak jak układamy zdanie, że żeby dodać i żeby doprecyzować a los jóvenes, no to czasami też tak się zdarzy, że ktoś tak powie. Ja bym tutaj zamienił raczej tę preposición na entre los jóvenes. Entre los jóvenes wydaje mi się, że brzmi dużo lepiej i tutaj już nikt się nie może przyczepić tego, że na początku nie ma tego les, dlatego że w tym momencie mówimy, że pomiędzy młodymi to jest popularne, ten typ muzyki, że podoba się wśród młodych, tak jakbyśmy mogli to ułożyć, więc wydaje mi się, że lepiej tutaj brzmi to z preposicją entre. Jeśli już chcecie się zabawić w coś takiego, że z jednej strony mówić ogólnie, że coś się gdzieś podoba, to jeśli później chcecie doprecyzować wśród kogo, w jakim towarzystwie, no to poradziłbym wam raczej używanie preposición entre zamiast preposición a, dlatego że tutaj moim zdaniem to a i dalsze wyjaśnianie trochę sprawia, że jest violacją tej regli, violacją, czyli złamaniem tej reguły, że to les tam jednak powinno być, czyli ten zaimek już w tym momencie powinien być. Oczywiście wiem, że istnieją piosenki, gdzie jest doprecyzowane, że a la gente no gusta coś tam. Ale pamiętajcie, że w piosenkach to jest jeszcze inaczej, dlatego że piosenki mają licencję poetycką i mogą się językiem bawić i mają większe przyzwolenie na to, żeby nawet jakiś błąd tam przeszedł i żeby było wszystko, mimo wszystko, w porządku i żeby piosenka się podobała, czy wiersz jakiś, czy utwór, obojętnie co. Więc pamiętajcie, że z nauką z piosenek to też trochę trzeba uważać, dlatego że czasami można nauczyć się czegoś błędnie, jeśli uważamy, że ale w tamtej piosence było tak, to czemu nie może to być na egzaminie? No, niestety, czasami tak jest, że nie może.
Oczywiście czasownik Gusztar to nie jest jedyny czasownik, który tak się zachowuje. W sumie cała grupa czasowników, które zachowują się jak Gusztar, to znaczy, że zazwyczaj, prawie zawsze, jakieś tam zaimki te metele mają przed sobą, to mimo wszystko można ich w niektórych sytuacjach, dokładnie tak jak dzisiaj to omówiliśmy w przypadku czasownika Gusztar, użyć w taki ogólny sposób. Tak samo zachowuje się czasownik Molar. Molar, czyli bardzo coś lubić, jeszcze bardziej emfatyczny jest to czasownik niż Gusztar. I jak już wspominam o tym, bo mam o czasowniku Molar osobny odcinek i polecam Wam go serdecznie, i tam wspominam właśnie, że czasownik Molar jest jeszcze częściej używany, dużo częściej, moim zdaniem, używany właśnie w ten sposób niż czasownik Gusztar, to znaczy bez żadnego zaimka. I mówimy tym właśnie, że gdzieś albo kiedyś coś się bardzo podobało. Więc musicie wiedzieć, że inne czasowniki też tak mogą się zachowywać. Na przykład czasownik interesare jest innym takim czasownikiem, który zachowuje się w podobny sposób. To znaczy, że z jednej strony ma bardzo często te zaimki, ale też jeśli nie doprecyzowujemy, kogo coś interesuje, co tutaj akurat w hiszpańskim działa, bardziej komu, czemu coś sprawia zainteresowanie, też z tym complemento indirecto, no to też można mówić bezosobowo, że coś interesa albo no interesa gdzieś tam na przykład, albo kiedyś tam na przykład. Więc pamiętajcie, że wszystkie te czasowniki mogą się tak zachowywać i zachowują się tak jedne częściej, drugie rzadziej, ale nie jest to błąd, żeby żadnego zaimka przy nich nie było. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. No i na koniec ułóżmy sobie jakieś bardziej skomplikowane zdanie. Możemy powiedzieć na przykład si emprender gustara más, tendríamos menos funcionarios en España. Si emprender gustara más, tendríamos menos funcionarios en España. I tutaj mamy zdanie warunkowe, być może trochę trudniejsze. Chodzi tutaj o gdybanie. I co to znaczy? To znaczy, że gdyby bardziej się podobało, gdyby było bardziej lubiane emprender, czyli przedsiębranie czegoś, gdyby działalność gospodarcza, zakładanie działalności, prowadzenie działalności i przedsiębranie w znaczeniu ekonomicznym było bardziej lubiane, mielibyśmy w Hiszpanii mniej funkcjonariusz, czyli mniej służbowych, budżetowych pracowników, dlatego że jest to teraz bardzo statystycznie wielka liczba i też jeśli mówi się i rozmawia się z młodymi ludźmi o tym, jakie mają ambicje, no to coraz mniej chce być emprendedores, coraz mniej chce być przedsiębiorcami, a coraz więcej chce pracować w budżetówce i być funkcjonariusz. Tak to właśnie wygląda, chociaż nie uważam, że to zdanie, które ułożyłem, jest prawdziwe pod tym względem, że to nie to, że się nie podoba emprendowanie, tylko że jest tak trudne, że trudno jest w Hiszpanii być autonomo i trudno założyć firmę i później ją prowadzić, i warunki są dla małych firm w porównaniu z wielkimi korporacjami dość ciężkie, dlatego większość chce na spokojnie w budżetówce być funkcjonario, dlatego że oni akurat traktowani są niezwykle dobrze. Tak to właśnie wygląda tutaj. To zdanie być może jest nieco trudniejsze, ale jeśli macie problemy z takimi zdaniami warunkowymi tutaj akurat, to polecam Wam kurs mój o właśnie takich zdaniach i znajdziecie do niego link pod spodem w opisie. Tak samo jak i do innych kursów zresztą i do e-booka o subjuntivo, i wszystkie te materiały Wam bardzo serdecznie polecam. I tak to właśnie wygląda, że nawet w bardziej skomplikowanym zdaniu możemy użyć tutaj w innym czasie, w innym trybie, bo mamy imperfecto de subjuntivo, tego czasownika gustar, ale też w taki bezosobowy, ogólny sposób. No i tak to właśnie wygląda z czasownikiem gustar w języku hiszpańskim. Pamiętajcie, że być może nie zdarza się to często, ale jest poprawne, jeśli spotkamy czasownik gustar bez żadnego zaimka przed nim. I w tym momencie zapamiętajcie, że mówimy ogólnie, generalnie i nie precyzujemy najczęściej tego, komu coś się podoba, tylko mówimy po prostu ogólnie. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. Mogę powiedzieć też na sam koniec, że espero que este video guste. Espero que este video guste, czyli mam nadzieję, że ten odcinek będzie się podobał, że się przyjmie.
Oczywiście dużo naturalniej brzmiałoby, jakbym się do Was zwrócił, jak zawsze, że espero que este video os guste. Espero que este video os guste tutaj już z zaimkiem brzmi w większości sytuacji dużo naturalniej, ale mógłbym pokusić się o generalne, ogólne stwierdzenie, że mam nadzieję, że się spodoba, że się przyjmie. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że ten odcinek jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że dzieciaki i nie tylko grające w piłkę Wam nie przeszkodziły swoimi krzykami i tymi odbiciami piłki. W każdym razie nie chciałem zmieniać miejsca, dlatego że za mną jest taki fajny flambodzian, jak to się komunmente mówi, na to drzewo. Właśnie po naszemu jest to wianowłostka, więc tutaj i dendrologiczna delicja za mną taka. Akurat jest w rozkwieceniu, dlatego właśnie chciałem tutaj Wam to pokazać i nagrać stąd właśnie odcinek. I stąd z Parque do Ramas, z Las Palmas de Gran Canaria Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zaraz zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że od jakiegoś czasu możecie wspierać mnie nie tylko przez Patronite'a, ale też przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i cóż, raz jeszcze serdecznie dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A, oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcecie wesprzeć Hablo Español, a jeszcze patronami nie jesteście, wejdźcie na serwis patronite.pl albo jak wspominałem na serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.